Himalaje. Shishapang ma 8013 metrów nad poziomem morza. Jesień 1987 roku. To była prawdziwa walka. Najpierw o to, żeby w ogóle dostać pozwolenie na tę wyprawę. Poruszyłem niebo, ziemię i wszystkie możliwe i niemożliwe znajomości, żeby dotrzeć do Ministerstwa Sportu w Chinach i uzyskać zgodę na wyjazd. Udało się. Potem trzeba było zorganizować wyprawę i kilka miesięcy naprzód dokładnie określić, co będzie nam potrzebne, w jakiej ilości, gdzie, po co i dlaczego. Siedzieliśmy tak nad taką listą kilkanaście godzin i zanim zaczęła się rzeczywista wyprawa, byliśmy kompletnie wykończeni. Pojechaliśmy w międzynarodowym składzie. Artur Heiser, Janusz Majer, Rysiek Warecki, Wanda Rutkiewicz i ja. Para z Meksyku, Brytyjczyk, Amerykanin i dwie Francuzki. W Katmandu okazało się, że droga do granicy jest kompletnie zniszczona przez powódź. Wlekliśmy się więc pieszo całą karawaną aż do mostu przyjaźni, nepalsko-chiński. Ten most przeprowadził nas na stronę Chin. Kiedy dotarliśmy do bazy, która znajdowała się na wysokości 5000 metrów, wszystkich siekła choroba wysokościowa. Najbardziej cierpiał Janusz Majer, który zaczął majaczyć i nie był w stanie się podnieść. Baliśmy się, że to obrzęk mózgu. Trzeba go jak najszybciej przetransportować na dół, stwierdziliśmy. Nie było to jednak proste. Musieliśmy zrobić noże, podpiąć Janusza pod tlen i znosić go na ziemię, na zmianę. Trwało to kilka dni. Kiedy Janusz był bezpieczny pod opieką lekarza, a nam wydawało się, że już jesteśmy gotowi i możemy rozpocząć wspinaczkę, popsuła się pogoda. Zaczął padać najpierw deszcz, potem śnieg, a potem schodziły lawiny. Czekaliśmy w bazie 10 bezczynnych dni. Wreszcie, gdy pogoda nieco się poprawiła, udało się nam wejść na wysokość 7300 metrów i założyć obóz. Widok z tego miejsca był fantastyczny. Patrzyłem na cały Tybet, który rozpościerał się pode mną. Wiecie co? Powiedziałem. A może potraktujemy tę wyprawę jak urlop? Tak trochę lżej, na luzie. Wszystkim bardzo spodobał się ten pomysł i kiedy znowu popsuła się pogoda i trzeba było przeczekiwać w obozie, wymyślaliśmy najróżniejsze atrakcje. Robiliśmy duże dyżury w kuchni i gotowaliśmy potrawy z różnych stron świata. Zabawialiśmy się opowieściami i anegdotami z wypraw. Wreszcie zaświeciło słońce i wszyscy razem, jak na komendę, ruszyliśmy w górę. Ja niosłem jeszcze narty, bo postanowiłem po raz pierwszy w dół ze szczytu zjechać. Przed samym wierzchołkiem wyprzedził mnie Artur, który nastawił kamerę i filmował. Jak robi ostatnie już kroki na szczyt na nartach. Stanąłem. Słońce właśnie zachodziło za horyzont. Cały świat wokół mnie skąpany był w niesamowitych barwach. Od fioletów i różów, poprzez czerwienie i purpurę. Nigdy, nawet w najśmielszych snach, nie przypuszczałem, że moje wejście na ostatni stopień do zdobycia korony będzie tak zjawiskowe. To już ostatni paciorek mojego himalajskiego różańca. Stało się. Jestem. Himalaje są dla ludzi. A teraz pofrunę na nartach w dół, jak ptak. W bazie czekała na mnie niespodzianka. Były gratulacje i prezent 14 klusek śląskich. W każdą wbitą była chorągiewka z nazwą jednego zdobytego przeze mnie ośmiotysięcznika. 14 klusek, 14 gór, 14 razy 8 tysięcy. Czy coś się skończyło? Nie. Pionowy świat nie kończy się nigdy. Ja tu jeszcze wrócę. Himalaje. Obóz w południowej ścianie Lhotse z 23 na 24 października 1989 roku. Noc. I już świta. Przesiedziałem całą noc wspominając moje wyprawy. Czas wstawać, iść w góry. Dzisiaj być może uda nam się przedrzeć przez tę nieludzką ścianę. Słyszę, że Rysiek gramoli się już w swoim namiocie. Umówiliśmy się, że wyjdziemy o 8:00. To za godzinę. Po co ty, Jurek, jeszcze znowu w Himalaje? Jedziesz znowu w Himalaje? Pytało mnie wielu znajomych przed wyjazdem. Przecież zdobyłeś już koronę. W domu byś posiedział z żoną, z dzieciakami, jak człowiek. Tylko, że ja nie potrafię siedzieć. Muszę iść, zdobywać kolejne szczyty. Zgadzam się więc na oddzielenie od domu i rodziny.
Zgadzam się na wszystkie niebezpieczeństwa, które czyhają na mnie po drodze. Zgadzam się na wiatry, śniegi, lawiny i bezsenne noce gdzieś na grani. Zgadzam się na wysiłek przekraczający granice wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Zgadzam się. Nagroda, która za to wszystko dostaje, nagroda, którą za to wszystko dostaje, jest wielka. Wielka. Jest nią radość życia. Katowice, 25 października 1989 roku. Słoneczne południe. Celina właśnie przykładała kremem biszkopt na tort urodzinowy dla Wojtka, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. Kto to może być? O takiej porze? Pani Kukuczkowa? Odłożyła nóż i wytarła ręce w ściereczkę. Maciek wraca ze szkoły dopiero o 14. Może to listonosz? Podeszła do drzwi i zajrzała przez wziernik. Janusz Majer z żoną. Czy coś się stało? Nie umawialiśmy się przecież. Celina poczuła, że coś zakłuło ją w serce. Otworzyła drzwi. Dlaczego oni patrzą tak dziwnie i nic nie mówią? Pomyślała. Wejdźcie do środka, zapraszam. Uśmiechnęła się. Przepraszam za strój. Szybko zdjęła kuchenny fartuch. Nie spodziewałam się, że wpadniecie, a właściwie robię tort. Jutro urodziny Wojtusia. Zaraz zaparzę wam herbatę albo kawę. Co wolicie? Celino. Odezwał się Janusz. Muszę ci coś powiedzieć. Spojrzał na nią błyszczącymi od łez oczami. 24 października, około godziny 10 czasu nepalskiego. Katowice. 26 października 1989 roku. Ranek. Dzień później. Dlaczego mama po mnie nie przyjechała? Wojtek spoglądał poważnie na babcię Helenę. Mówiła, że przyjedzie, jak tylko Maciek wróci ze szkoły. Nie wiem, kochani. Pani Helena chodziła nerwowo po pokoju, wyglądając co chwila przez okno. Ja chcę do domu! Wojtek zaczął nagle płakać. Do mamy i do Maćka, i do prezentu, i do tortu pochlipywał. Wiesz co? Ubieraj się. Pani Helena podeszła do chłopca. Wsiądziemy w autobus i pojedziemy do domu. Co ty na to? Tak, hurra! Wojtek podskoczył i pobiegł do przedpokoju włożyć buty. Drogę od autobusu do bloku, w którym mieszkali Kukuczkowie. Wojtek przebył biegiem. Pani Helena ledwie za nim nadążyła. Chłopiec za nic nie chciał wsiąść do windy, więc biegł po schodach do mieszkania. Drzwi były otwarte, wpadł do domu, a chwilę po nim weszła pani Helena, która wjechała na górę windą. Mamo! Mamo! Krzyknął Wojtek. Jestem! Celina siedziała w kuchni nad rozkrojonym biszkoptem, do połowy przyłożonym kremem. Spojrzała na chłopca. Synku, przytuliła Wojtka, a on poczuł, że ramiona mamy drżą. Celino! Odezwała się ciocia Helena. Wojtek w autobusie opowiedział mi swój sen. Śniło mu się, że jechał z Jurkiem windą, która nagle się zacięła i zaczęła spadać. Jurek naciskał na różne guziki, ale winda się nie zatrzymywała. Tylko spadała i spadała. Celina milczała, tylko łzy nieprzerwanymi strugami płynęły po jej policzkach. Ciociu, mówiłaś, że o której godzinie w nocy on się obudził z powodu tego snu? Odezwała się zduszonym głosem. O 4 nad ranem. No tak, wszystko się zgadza. Jest przecież różnica czasu między Katowicami a Himalajami. Kochani, to już koniec. Jerzy Kukuczka urodził się 24 marca 1948 roku w Katowicach. Zginął 24 października 1989 roku w Himalajach podczas wspinaczki na południową ścianę Lhotse. W szkole jego ulubionymi przedmiotami były geografia i wychowanie fizyczne. Ukończył szkołę zawodową i podjął pracę w katowickich zakładach wytwórczych urządzeń sygnalizacyjnych. Kiedy skończył 17 lat, zaczął wspinać się w górach. Najpierw w Tatrach, Dolomitach, Alpach, górach Alaski, Hindukuszu, a wreszcie w Himalajach i Karakorum. Jako drugi człowiek na świecie zdobył koronę Himalajów, czyli 14 ośmiotysięczników Himalajów i Karakorum, w tym 4 ośmiotysięczniki zimą, a pozostałe nowymi drogami w stylu alpejskim.
Był człowiekiem, który się nie poddawał. Walczył do końca. Jego determinacja w zdobywaniu celu i siła woli zdumiewały wszystkich, którzy mieli okazję go poznać. Kochani, to już koniec. Mam nadzieję, że podobała się ta opowieść. Dajcie znać chociaż, czy przesłuchaliście. Tyle. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia. Pa!